Niektórzy porównują życie do podróży. A wiadomo, w każdą podróż trzeba się dobrze spakować. Kochani rodzice, wydaje się, że całkiem niedawno pojawiliśmy się w waszym życiu. Pewnie doskonale pamiętacie nasze pierwsze dni, słowa, kroki. Dziś zaczęła się nasza nowa historia. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i lada chwila będziemy zakładać swoją rodzinę. Chcemy podziękować wam za to, że jesteście, za tysiące wspólnych dni i długą, ciężką pracę, którą włożyliście w nasze wychowanie. Kochana mamo, jesteś moją najcudowniejszą przyjaciółką. Nasza przyjaźń to przyjaźń, z której nigdy nie wyrosnę. Dałaś mi niesamowity wzór, jak być wspaniałą matką. Niejednokrotnie dałaś mi siłę i wiarę. Przez ostatnie nasze 3 lata w Anglii nie było dnia, abym codziennie nie odczytała z samego rana wiadomości: dzień dobry, córeńko. To niby zwykła wiadomość, tak niewiele. Jednak dla mnie każda z tych wiadomości uświadomiła mi, że ciągle jesteś obok mnie, bez znaczenia, ile kilometrów nas dzieliło. Mamo, ja za to pragnę podziękować ci, jak wiele dla mnie zrobiłaś przez te wszystkie lata. Za beztroskie dzieciństwo, ciepło domowego ogniska, za wszystkie ciepłe słowa, a przede wszystkim za cierpliwość, bo wiem, że nie byłem łatwym dzieckiem. Dziękuję, że stworzyłaś ciepły dom, do którego zawsze chętnie wracam. Wychowałaś mnie na dojrzałego i odpowiedzialnego mężczyznę i nigdy we mnie nie zwątpiłaś. Kochany tato, wiem, że jako o ostatniej ze swoich pociech marzyłeś raczej o synusiu, Patrysiu. Jednak mama obdarowała cię samymi córkami, ale myślę, że jakoś szczególnie tego nie odczułeś, ponieważ w sumie mogą mnie nazywać Patrysiem. Ewidentnie po tobie przejęłam zapał do motoryzacji. I choć przez mgłę, pamiętam, jakim byłam twoim oczkiem w głowie. Jak sadzałeś mnie na stole i pozwalałeś grzebać w swoim talerzu. Na słowo Midor od razu dawałeś mi w rękę mandarynkę, bo doskonale wiedziałeś, że właśnie o to mi chodzi. Przede wszystkim, za co pragnę ci podziękować, to umiejętność, jaką odziedziczyłam po tobie. Zawód, który dziś wykonuję, z całą pewnością są to twoje geny. I choć mama wolała mnie w szpilkach, za biurkiem i przystworzyłam jej wiele nieprzespanych nocy, ja i tak poszłam twoimi śladami, bo po prostu jest to moja pasja. Z perspektywy czasu rozumiem i dostrzegam, ile kosztowały cię rozłąki z rodziną i to, jak bardzo się poświęcałeś i pracowałeś, by niczego w życiu nam nie brakło. Teraz ja podążam twoją drogą, ale właśnie to dzięki niej spotkałam dziś mojego już męża. Tato, jesteś wzorem do naśladowania. Człowiekiem, który za coś się nie zabierze, zamienia w złoto. Zawsze potrafisz znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Mógłbym się uczyć od ciebie całe życie. Dziękuję ci również za to, że nauczyłeś mnie pokory i wytrwałości. To ty pokazałeś mi, jak być głową rodziny i jak brać sprawy w swoje ręce. Dzięki tobie wiem, że poradzę sobie w każdej sytuacji i jestem ci za to ogromnie wdzięczny. Dziękuję, że wychowałeś mnie na takiego człowieka, jakim jestem teraz. Aduś, ale te podziękowania chyba nie do końca są w naszym stylu. Ja też tak myślę. All the other kids with the pumped up kicks, you better run faster than my bullet. No story about a girl.